Od 17 września w Suwałkach wznowiona będzie sprzedaż mieszkań komunalnych. Na stronie zarządów budynków mieszkalnych są już wzory dokumentów i formularzy, które będą niezbędne, by wyrazić chęć kupna. W Suwałkach obecnie jest niespełna 2200 komunalnych lokali mieszkalnych, jednak nie wszystkie trafią do sprzedaży. Okazuje się, że około 1200 mieszkań z naszych zasobów spełnia te kryteria mieszkań do sprzedaży. To nie znaczy, że tyle ewentualnie tej sprzedaży będzie zrealizowane. W latach 2019-2020, czyli w tych latach, w których zamyka się ten program, zakładamy sprzedaż w każdym roku po 100 mieszkań, czyli 200 mieszkań. Do zbycia z pewnością nie będą przeznaczone lokale znajdujące się w budynkach wpisanych do rejestru zabytków. Bo nakłady i koszty remontów tych obiektów zabytkowych są olbrzymie i ci właściciele mieszkań nie są w stanie wyasygnować tam, nie wiem, 50 czy 100 tysięcy złotych jako udział własny na remont tej kamienicy, nie? W której trzeba i wymienić dach, i elewację, i podwórko inaczej urządzić. I tak. Dlatego też tutaj z pewnym wyjątkiem, a ten wyjątek dotyczy budynku przy Kościuszki 39. Jak wyjaśnił Czesław Renkiewicz, w tym budynku znajduje się obecnie tylko jedno mieszkanie stanowiące zasób komunalny. Pozostałe zostały dawno wykupione, a odkup byłby w jego ocenie niemożliwy. Jakich mieszkań nie chcemy zbywać, sprzedawać? Tam, gdzie mamy 100% własności. W tych budynkach, gdzie my jesteśmy jedynym właścicielem wszystkich mieszkań, nie chcemy poprzez sprzedaż mieszkań tworzyć wspólnot mieszkaniowych, bo te wspólnoty mieszkaniowe, niestety z niektórymi później sprawami sobie nie radzą. Szczególnie z tymi dotyczącymi jakichś większych nakładów na remont, modernizację tych budynków. I tutaj, czyli jest taka zasada, nie sprzedajemy mieszkań w budynkach, gdzie nie ma żadnego mieszkania prywatnego. Kolejne grupy wykluczone ze sprzedaży to lokale socjalne i mieszkania wynajmowane na czas określony, tak zwane służbowe. Jest taka pula mieszkań, które są mieszkaniami, tak mogę to określić, służbowymi. Jeżeli przyjeżdża do nas specjalista czy piłkarz, to za pozytywną opinią właściwej komisji Rady Miejskiej można przydzielić mieszkanie komunalne na czas zatrudnienia, pracy tutaj w Suwałkach. Wyjedzie ktoś, zrezygnuje z pracy, nie ma mieszkania tego, nie? Czy odzyskujemy takie mieszkanie? Aktualnie jest wynajętych 5 takich mieszkań z 10. Mieszkań nie będą też mogli kupować lokatorzy zalegający z czynszem, opłatami za wodę, ścieki czy ogrzewanie. Do zbycia nie będą przeznaczane lokale wynajęte lokatorom mniej niż 10 lat temu. Jest tutaj tylko takie wyłączenie, taki wyjątek od tej ogólnej zasady, bo czasami rodzina czy członkowie rodziny wchodzą w stosunek najmu, bo na przykład po zmarłym głównym najemcu, to tutaj wyłączyliśmy takie sytuacje. Mieszkania będą oceniane przez rzeczoznawców, którzy w operacie wskażą wartość metra kwadratowego w danym lokalu. Prezydent zapowiedział również, że przyszli właściciele będą mogli ubiegać się o bonifikatę. Dotychczas stosowana była 50% ulga, ale jej utrzymanie zależy od uchwały Rady Miejskiej. Ratusz ma także pomysł, na co wykorzysta środki pochodzące ze sprzedaży mieszkań. Chciałbym również jasno tutaj podkreślić, że środki finansowe, które będą uzyskiwane ze zbycia mieszkań, chcemy przeznaczyć nie na kwestie dotyczące wydatków jakichś tam bieżących, tylko chcemy inwestować w nasze zasoby mieszkaniowe, czyli w remonty, modernizacje, bądź też nowe inwestycje mieszkaniowe realizowane przez ZBM TBS.